5 września wspominamy błogosławionego Mateusza Casals Mas, prezbitera i męczennika. Ksiądz Mateusz urodził się 10 września 1883 roku koło Barcelony. Był szóstym z dziewięciorga rodzeństwa. Od dzieciństwa miał wielkie nabożeństwo do męki pańskiej. Z wielką miłością oddawał cześć Panu Jezusowi w czasie Triduum Paschalnego. Od dzieciństwa pragnął być kapłanem. Podtrzymywała go w tym pragnieniu matka, ale po jej śmierci, gdy miał 14 lat, usiłował to pragnienie zagłuszyć. Rozpoczął pracę zarobkową w przemyśle włókienniczym, ale wtedy pragnienie kapłaństwa odczuwał jeszcze mocniej. Po roku pracy we wrześniu 1898 roku w wieku 15 lat ze zgodą ojca wstąpił do seminarium. Ponieważ jego rodzina była biedna, finansowo wspierała go ciotka. Gdy dowiedział się, że księża diecezjalni, korzystając z 4-miesięcznego urlopu w czasie wakacji, a parafianie zostają w tym czasie bez kapłana, postanowił związać się ze wspólnotą zakonną prowadzącą życie wspólne. Ksiądz wikary, pracujący w jego rodzinnej parafii, jak przed kilku laty, pomógł nawiązać mu kontakt z seminarium diecezjalnym, tak teraz ze zgromadzeniem księży misjonarzy klaretynów. W lipcu 1902 roku Mateusz rozpoczął formację w zgromadzeniu przez pewien czas pod kierunkiem błogosławionego ojca Filipa. Był bardzo gorliwy, pobożny, podejmował różne praktyki pokutne i umartwienia. Cierpiał z powodu bezsenności i bólu głowy. Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1911 roku. Jako kapłan pracował w różnych parafiach, zawsze bardzo gorliwie i ofiarnie. Głosił Słowo Boże, prowadził różne nabożeństwa, rekolekcje, dużo spowiadał. Jako przełożony dbał o rozwój duchowy współbraci. Gdy od 1935 roku nasilały się prześladowania Kościoła w Hiszpanii, zdawał sobie sprawę z tego, że trzeba będzie świadectwo wiary w Pana Jezusa przypieczętować krwią. Pisał o tym w swoich notatkach. 19 lipca 1936 roku polecił, by współbracia ukrywali się w przygotowanych miejscach. On sam, mimo że się ukrywał, 4 sierpnia został pojmany i przewieziony do więzienia. Spotkał się tam z grupą współbraci. W miarę możliwości wspólnie się modlili, pomagali sobie i współwięźniom, ale też otrzymywali pomoc od innych. Jeden ze współwięźniów obiecywał nawet, że po wojnie ofiaruje im swój dom. Ojciec Mateusz jednak odmówił, przewidywał swą rychłą śmierć. Tuż przed północą 4 września 1936 roku do więzienia wtargnęła duża grupa milicjantów, która wyprowadziła zakonników i poprowadziła na miejsce egzekucji. Księża szli z okrzykiem „Niech żyje Chrystus Król”. Mateusz wraz z 14 zakonnikami został rozstrzelany 5 września 1936 roku na terenie gminy San Quirico de Terrassa, około 40 km na północ od Barcelony. Ksiądz Mateusz wraz ze współbraćmi beatyfikowany został 21 października 2017 roku w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, błogosławionego Mateusza, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.